Siemano, tutaj Guar. Co tu widzicie, to jest Limbo, część pierwsza, odcinek pierwszy. Nowy let's play, tak. Nie zaczynam ten let's play z powodu tego, że jakiś taki chłopak z tego zaczyna, no, ale nieważne. Bardzo dobra gra, klimat ma bardzo dobry. Dźwięk w tej grze jest niesamowity i naprawdę dodaje takiego klimatu, że miodzio. No i hej. Fabuła nie jest jakaś trudna. Chodzi tutaj, że budzimy się takim chłopcem w lesie i musimy znaleźć swoją siostrę. Nie wiem, to jest świat jakby czyjś, nie wiem, to jest pomiędzy światem umarłych, jakby tak mi powiedzieć. Między piekłem a niebem. I tak, jak nie wiem, mógłbym powiedzieć, że to są jakieś zabłąkane dusze, jakby. No ale dobra. Nie będę tutaj za bardzo kogoś gadał, ponieważ nie będę psuł wam klimatu i tym podobne. I jedna sprawa co do tego, do mojej aktywności na YouTube. Z tego co dobrze wiecie, nie dodawałem odcinków ani żadnych filmów przez kilka dni. Wynikało z tego, że miałem problem z YouTube. Bo dwa dni temu przysłałem film z Mafii. I tam doczepili się muzyki, która tam występuje w tle. Tam na przykład jak jechałem auto, tam w radiu była jakaś muzyczka. No i tam prawa autorskie się doczepiły. I ja tam patrzę, wchodzę w ustawienia i piszę, że mam zablokowany... znów mi założyli limit na 15 minut. No i dlatego powiedziałem sobie, że nie ma sensu, żeby dodawać różne tam let's play'e. I postanowiłem przeczekać. I dzisiaj przesłałem prośbę o zrobienie tła na mój kanał. I tam dodałem film w muzykę, gdzie nie ma praw autorskich. I chyba z tego powodu zdjęli mi już ten limit. No i mam dobrą opinię i już mogę dalej przesyłać filmy dłuższe niż 15 minut. Co mnie bardzo cieszy. Jak widzicie, gra. Nie, ciągle mówię, jak widzicie. Gra jest czarno-biała. Właśnie chodzi o ten klimat. Postaram się za bardzo dużo tu nie mówić, bo dźwięk jest niesamowity. Dobra. O. I tutaj mamy już tak, jakby powiedzieć, mini zagadkę. No jakby tak się wyrażę. Po prostu musimy przesunąć jedną pułapkę. No i hop. Grę przeszedłem, znaczy nie przeszedłem ją, gram chyba pół godziny, więc początek w tej grze w miarę pamiętam. Okej, tutaj mam jakieś ciało. Dobra, tu mamy pułapkę. Sobie tutaj musimy naciągnąć pod te ciało, jakby. No wstawaj. I już. Wow, wow, wow. Teraz szybko w górę. Dobra, co tu mamy? Tutaj jakaś skrzynia jest. Tam widziałem jakąś linę. Hop. Czekajcie. Da się tam wejść? Nie da się. Aha, dobra. Au!
Łotta. Wstawaj. Wstawaj. What the hell? Aha. What the fuck? Nie. 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 Jezu, co to było? Okej. Coś się zbugowało, nie wiem. Dobra, wstawaj. Chodź. Wow. Oh fuck! Mhm. Tak, ta gra będzie miała dużo faili z mojej strony. No, chodź. Bo ja nie gram, ja lamię. Dobra, teraz już wiem, jak tam zrobić. Trzeba się po prostu rozbujać na tej linie. W ogóle mam odskoczeń od moich let's play, ponieważ to jest moja pierwsza gra, którą nagrywam w 2D, więc może być bardzo przyjemno. Nie, nie, trochę wyżej. O, udało się. Tu mamy... O. Pozwolę... O, da się, da się. Okej, ja tam coś widziałem jeszcze. Lina. O, fuck! Dobra. Mhm. Ta, jasne, jeszcze raz muszę. Fuck. Powiem wam, że nawet trudna jest ta gra. No, wstawaj. Dobra, już nie chcę ryzykować, wolę już iść stąd. Wow. Co jest trochę głupie w tej grze, że nasz bohater... Nie wiem, jak ma na imię. Limbo. Dobra, zgaduję, że Limbo. Ale chociaż na pewno... Nie wiem. Au, dobra. Że nasz bohater nie umie pływać, no niestety. Da się tak? Czekajcie, jeszcze raz go. O! Nie, jeszcze. No, no, no. Nie wiem, czy dopłynie. A czekajcie, sobie jeszcze wezmę tą skrzynię. Nie wiem, ja wolę dmuchać na zimno. Dobra, tak. No, nadal za daleko jest. Dobra, teraz powinienem doskoczyć. Ha! Ło! Fuck! Tam coś widziałem, jakaś była pułapka tutaj, no. Ja już myślałem. Tylko jak to zrobić? Tutaj mamy pająka. A już się kusi? Hmm. Oho! Fuck. Ah! Dobra, uciekaj!
Niech to szlak. No jak widzisz, gra jest brutalna. Dobra, jak zawsze trzeba się cofnąć. I coś tu chyba pominąłem, nie wiem. Dobra, jak tam się dostać?